Mieszamy, 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 panie Sławku. I to nie jest aluzja. Pan już namieszał? Znałem takiego, który tak mieszał delikatnie, żeby nie stukało, a potem jak już udało mu się pomieszać, udało się, mówił, co w ten sposób, ale to nie o to chodzi. Witamy państwa. Dzień dobry, Sławku. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Miła chwila poranka. Co tam słychać, Sławku? W Kurniku czy w Wielkim Świecie? W Wielkim Świecie. Dla mnie to, wiesz, ten Wielki Świat to się ogranicza do tego Kurnika. Nie wiem, Mariusz, co. Nie mam nawet ściągawki, co mam powiedzieć i o czym mam mówić. Masz jakiś cynk o nowościach? Tak. Ale bardzo niewielki. Parę rzeczy troszkę się wyklarowało. Parę rzeczy się mocniej wyklarowało. Parę rzeczy się takich uspokoiło. I wyjdzie z tego coś na pewno fajnego. No dobra, pomogę ci w takim razie pytaniem. Pierwsze pytanie takie pomocnicze, bardzo pierwsze proszę. Pytanie pomocnicze, tak. Bardzo łatwe, a mianowicie, czy trzecia wojna światowa odbędzie się na Ziemi? Nie wiem. Nie wiem, czy się odbędzie, ale jest taka możliwość. Ja bym chciał zrobić wszystko, żeby się nie odbyła. A może już trwa? Trwa, tak. Ale póki co jeszcze mamy spokój. Póki co jeszcze możemy chodzić, spokojnie oddychać, możemy powiedzieć parę rzeczy, których normalnie podczas takiej mocniejszej wojny nie dalibyśmy rady powiedzieć. Ty możesz przyjechać, możesz nagrać. Ktoś może napisać: Sławek, ty wariacie, co ty bredzisz? To tak. To zdecydowanie tak. Możemy wypić dobrą kawę, bo jak zamkną plantację, tak, no to wtedy to będzie ciężka sprawa. Ja ci muszę powiedzieć, że ostatnio spotykają mi bardzo dziwne zdarzenia. Nawet nie wiem, jak to określić. Zdarzenia takie energetyczne, czasowe. A widzisz, o takich jeszcze mówisz zdarzenia energetyczne, bo kiedyś dla mnie takie zdarzenie energetyczne to w ogóle to była taka abstrakcyjna mowa. A tu wygląda na to, że w tym materialnym świecie mamy cały czas do czynienia z różnego typu przejawami, takimi przejawami energetycznymi, gdzie to wszystko nie jest dla nas obojętne. Nieraz są to takie przejawy takie subtelne, których nie uświadamiamy sobie. One sobie w tle działają, tak jak te poddźwięki, których nie słyszymy, a rozwalają nam wszystko, co się tam gdzieś dzieje. I ja byłem tego nieświadom, a ta walka taka energetyczna, ona cały czas tutaj się rzeczywiście toczy. Ja nie wiedziałem o tym, bo gdy rozmawiałem z ojcem, ale tu, gdzie jeszcze działo się, tu zanim pojawili się ludzie od ojca z zagranicy, to ojciec mnie nigdy nie opowiadał o energiach. Zresztą ja nie pytałem o sprawy związane z energetyką, z takimi subtelnymi rzeczami. Ten kontakt z ojcem był na płaszczyźnie bardzo mocno religijnej. Tutaj też jest na bardzo mocno religijnej płaszczyźnie. I nie powiem, że to jest inna płaszczyzna. To jest troszkę... Pewne różnice są, ale to się wiąże z tym, że są... Ja nie rozmawiam bezpośrednio z ojcem. Rozmawiam z ludźmi, z którymi on się spotyka. I ten przekaz pomiędzy wyjściem a dotarciem do mnie, mimo iż osoba nie chce, żeby on był w jakikolwiek sposób skrzywiony, zdeformowany, to może się zdarzyć, że gdzieś coś zostanie inaczej odebrane, gdzieś zostanie coś lekko przekręcone. Po czym ja na przykład, to tak jak w sprzężeniu zwrotnym, po czym wraca moje pytanie, znowu wchodzi na wyjście i jest pytanie, o co chodziło. Ale wiesz, że na przykład takie sytuacje miały miejsce podczas rozmów z ojcem, gdzie ja brałem udział czynny. Były sytuacje takie, gdzie
ktoś prosił mnie o zadanie pewnego pytania. Ja sobie tego pytania nie zapisałem na kartce, tylko pamiętałem go w głowie po swojemu i ja po swojemu pytałem. Uzyskiwałem odpowiedź, też nie zapisywałem na kartce, tylko pamiętałem tą odpowiedź i przekazywałem tej osobie odpowiedź. Po czym okazało się, że to moje pośrednictwo w dobrej wierze, jak najlepszej wierze, żeby wszystko szło przez moje filtry. Filtry wyjścia odpowiedzi i filtry wejścia odpowiedzi, którą przekazywałem dalej. I były zniekształcenia. Potem już miałem, jeżeli ktoś coś pytał i prosił mnie, żebym mógł zapytać, to czytałem kartkę, albo nieraz nie czytałem nawet całego, ojciec od razu dyktował, co mam zapisać. I takie kartki posiadam, zostały mi jeszcze z przeszłości. Część były to pytania na przykład mojej żony, część osób, które nie mogły rozmawiać, bo też była taka sytuacja, którą, nie wiem, chyba wspominałem to, gdzie nie wszyscy mogli brać czynny udział w rozmowie z ojcem. I nie wiem, jaka była tego przyczyna. Nie wiadomo, jaki był klucz, tak, dobierania tych osób. Nie, tego w ogóle i nigdy ojciec mnie na ten temat nie mówił, mimo już próbowałem pytać, ale nie było na to odpowiedzi. I była taka sytuacja, gdzie wydawałoby się, że osoby bardzo religijne, szczerze religijne, bardzo głęboko zakorzenione w Kościele, czekały przez wiele lat i nie mogły rozmawiać. Niektóre osoby nawet do samego końca, nawet jak już ojciec przestał przychodzić, bo niektórzy odbierają to, co jak powiedziałem, że ojciec przestał przychodzić, że on po prostu sobie, no że już mu się nie chce przychodzić. To nie jest tak. Ta osoba, która pożyczała ciała ojcu, ona po prostu umarła 2 lata temu. I stąd ojciec przestał przychodzić. Więc to też taka nieścisłość, gdzie ktoś mógłby odebrać to, że jak to przestał przychodzić. Tam, w tym drugim kraju, skąd skontaktowano się ze mną, to nie jest Francja, ale też następna dziwna sprawa, że pamiętasz, jak opowiadałem o sprawie związanej z Francją, gdzie ojciec mówił, że jeszcze jest osoba we Francji, ale przecież ty nie znasz francuskiego. Nie mnie, tylko innej osobie to powiedział. To miałem w zeszłym tygodniu telefon i okazuje się, że są rozmowy w okolicach Chartres we Francji. Ale ta osoba wiedziała tylko, że w okolicach Chartres i nie potrafiła bliżej określić. Obecnie jeszcze w Polsce też są rozmowy. W 2 miejscach. No proszę. To tak jak pytasz, co nowego. Więc troszkę się dzieje. Bardzo dużo ludzi do mnie dzwoni, mailuje. Nie na wszystkie pytania potrafię odpowiedzieć, bo nie znam odpowiedzi. No właśnie, ludzie pytają się o rzeczy, ale te, które ich tak interesują. Przecież niekoniecznie musiało padać tego typu pytanie, tak? Tak. Niektórzy bardzo się dziwią, dlaczego o to nie pytałem, na przykład jak z tą ziemią, dlaczego nie drążyłem tego tematu. Drążyłem ten temat, starałem się jak najbardziej, ale była taka zapora. I mnie wydawało się, że ojcu zabroniono o tym mówić. A teraz rozumiem, dlaczego ojciec nie mówił. Wiesz, to jest tak, że te rzeczy, które dopiero ledwie do mnie tutaj gdzieś się dopiero dobijają, kołaczą, one są tak dziwne i tak trudne przeze mnie, nawet chociaż wydawało mi się, że jestem w stanie sporo pomieścić, sporo przyjąć i mój tutaj szerokość tego jest bardzo taka obszerna i pomieszczę nowe wiadomości. Co wiesz o czasie? Czy kiedyś tego typu kwestia padła? Tak. Jednak tak. Padła. Padła. I z czasem to było tak, że zadałem ojcu pytanie odnośnie pewnego urządzenia, bardzo starego urządzenia, o którym nie mówiłem w tych wywiadach. Urządzenia, które jest starsze niż ludzkość. I zapytałem go, czy to urządzenie może oprócz tego, bo dowiedziałem się, że ono może przemieszczać się, to urządzenie, w czasie. Nie w czasie, w przestrzeni. Zapytałem, czy może przemieszczać się też w czasie. I ojciec, nie wahając się, odpowiedział tak. Mówi, tak może, ale tylko wtedy, gdy Bóg na to pozwoli. Więc odpowiedź jest taka. Można,
mogą urządzenia przemieszczać się w czasie, jeżeli, akurat w tym przypadku, jeżeli Bóg na to pozwoli. Dywagacje mogą być, co to znaczy, jeżeli Bóg na to pozwoli. Okay. Ale to było dawne pytanie, wiesz, i to było urządzenie, które, gdy poruszę ten temat, to on pociągnie następny temat. A jeżeli poruszę i nie odpowiem do końca, to wiesz, co będzie. To lepiej tego w ogóle nie poruszać. W każdym razie jest takie urządzenie i to nie jest jedno takie urządzenie. Słyszałeś kiedyś o takim urządzeniu, które podobno jest przechowywane w Watykanie, gdzie się nazywa chronograf, czy coś w tym stylu, jakiś tam włoski fizyk. Ksiądz. Tak. Wynalazł. Tak. I można było poprzez to urządzenie patrzeć na wydarzenia w czasie. Tak, tak, słyszałem o tym urządzeniu. Ale o to urządzenie nie pytałem, dlatego że dla mnie to było, nie wiem dlaczego, ale oczywiste, że to urządzenie jest i było. To jest takie dziwne. Natomiast z tego, co teraz wiem, to co teraz wiem od osób z obecnych rozmów, to skoki czasowe, przemieszczanie się w czasie jest sprawą dość powszechną. Nie tak powszechną, jakby się nam wydawało, że tutaj wszyscy koło nas, ale są sytuacje, kiedy rzeczywiście można tego dokonywać. I wiem taką rzecz. Technologia obecna, wojskowa, pozwala na cofnięcie się w czasie do 4 dni, od 12 roku. Wcześniej można to było robić dalej, ale od 12 roku jest to ingerencja, to znaczy obserwacja. Nie ingerencja, tylko obserwacja do 4 dni. To funkcjonuje i to jest. Czyli jeżeli chłopaki ze specjalnych służb chcą zobaczyć, co stało się 4 dni wcześniej, znaleźć sprawcę jakiegoś wydarzenia, czy nie tylko, to te 4 dni mają na cofnięcie się. To mogą. Nie wiem, dlaczego po 12 roku to się stało, że to zostało skrócony ten okres, ale wiem, że tak, taka sytuacja miała miejsce. Było to zaskoczenie troszkę dla mnie, bo myślałem, że chłopaki nasi tutaj jeszcze nie dysponują taką, że to jeszcze trochę takie science fiction, może gdzieś któreś kultury, a tu... Więc to wiem, że to tak jest. Science fiction mówisz? Wątpię, żeby to było science fiction. Nie, raczej to już nie jest science fiction. Moim zdaniem od 100 lat jest wstrzymywana, wszelki postęp technologiczny jest wstrzymywany. Od więcej niż 100 lat. Cały czas on jest kontrolowany. Najpierw było bardzo łatwo to wszystko utrzymywać, bo regulacja była na zasadzie miecza. Czym dzielono? Religia trzymała nad to, taka czy inna, trzymała nad tym wszystkim pieczę, władzę. I posługiwano się religią do rządu dusz, do władzy. To przecież wszyscy wiedzą. A nawet jak nie wiedzą, to podejrzewają, że do tego to służyło. Trzymanie stada w ryzach. Okej. Okay. Kolejne moje pytanie. Czy wiadomo ci jest coś na temat Pisma Świętego i jego, może nie przekłamań, ale przeinaczeń, manipulacji przez tych, którzy przepisywali, dobra, interpretacji swoich? Te sprawy myślę, że w niedługim czasie wypłyną. One już wypływają. Wypłyną sprawy związane nie z tłumaczeniami, tylko zanim powstała Septuaginta, czyli z uzupełnianiem samogłosek. Bo to zmieni kontekst wtedy. Jeżeli będziemy mieli Adonai Elohim Jahwe. Co to jest Adonai Elohim Jahwe? Pozornie są to synonimy, ale w głębszym kontekście nie są to synonimy. Istnieje pewna różnica. Ale nie chciałbym na ten temat bardziej się rozwodzić, bo spowoduje to zaburzenie. Jeżeli ja zacznę teraz mówić o rzeczach, że Jahwe, Elohim, Adonai są tym samym, to spowoduje to, że będzie to scalone. Jeżeli zacznę mówić o różnicach, gdzie Elohim jest liczbą mnogą
i te określenia nie są synonimami, to musiałbym wtedy wytłumaczyć, skąd się wzięły i dlaczego. A nie chciałbym jeszcze tego robić. Być może przyjdzie na to czas, że o tym powiem. Wolałbym, żeby o tym powiedział ktoś, kto jest specjalistą. A wiem, że jest taki specjalista i część tych rzeczy mówi. Publicznie mówi. Więc nie będzie to żadne moje odkrycie, tylko lepiej, gdyby ktoś zainteresowany sobie poszukał. Czyli ta wiedza jest dostępna. Tak, jest dostępna. Można poszukać tego. To jest dostępne. I to są materiały. I ja bym bardziej zwrócił uwagę na to, że mimo iż to nie są synonimy, to jest to głęboko uzasadnione, dlaczego one nie są synonimami. To tak jak Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu, księgi z Nowego. Przy Nowym Testamencie mamy apokryfy, mamy te, które mamy, które są kanonem. I też mamy jeszcze pisma, które są odkryte, a które nie są ani jednym, ani drugim. Są jak gdyby uzupełnieniem jednego i drugiego. Przez pierwsze wieki, na przykład drugi, trzeci wiek, nie było jeszcze takiego stricte rozdziału na apokryficzne pisma i ten stały kanon. Wszystkie były na jednym jak gdyby poziomie. Od danej gminy zależało, które pismo będzie miało większą rangę. Poza tym przy przepisywaniu było mnóstwo pomyłek przy kopiowaniu. Przy świątyniach pismo, które zostało źle przekopiowane, ono nie było niszczone, tylko wędrowało do składziku, do magazynku. Zresztą nie tylko takie pismo, nie tylko takie zwoje. I to wszystko jest. One są. Nieraz te pierwsze odbiegają dosyć znacznie od tego, co jest. Zresztą taką ci prostą rzecz pokażę. Gdy wejdziesz w internecie do Biblii Warszawskiej, Biblii Tysiąclecia, Biblii Praskiej i porównasz ten sam tekst, tylko na przestrzeni tych 150 lat, to jeszcze do tego, jak dojdzie edycja Świętego Pawła, ta ostatnia, to w ogóle w pewnym momencie, jak wie się już troszkę więcej, to widzi się, że te różnice to nie jest kosmetyka. Są spore różnice. I dojście do pierwowzoru to nie jest tylko dojście do tej bazy, z której była tłumaczona. To trzeba dojść do tej bazy, gdzie samogłoski były wstawiane do spółgłosek. A tego było wersji, tego było kilka. I to jest bardzo ważne. A powiedz mi, czy Bóg Starego Testamentu jest tym samym Bogiem, co w Nowym Testamencie? I tak, i nie. Dlatego, że jeżeli weźmiesz Stary Testament, to są tam różne księgi z różnych czasów, różnych autorów, o różnej formie zmian, o różnej intensywności zmian. To jest tak, jakbyś wziął w tym momencie bibliotekę i wyjął pewne książki i posegregował. To wsadzamy i to będzie na jednej półce. To bierzemy jako Stary Testament. Nie? I tyle mamy wiedzieć o tym świecie. Tak. Tak. Przy tłumaczeniach nieraz było tak, że pewne fragmenty musiałyby być tak dostosowane do doktryny, żeby ta doktryna miała ręce i nogi. Jeżeli doktryna się zmieniała, to był wtedy większy problem, bo co z tymi pismami zrobić? Ale też sobie z tym radzono. No ale jak wytłumaczysz to, że po ludzku, w Starym Testamencie Bóg jest Bogiem, który mówi oko za oko, ząb za ząb? Tak, tak. Tak jak u Hammurabiego też było oko za oko. I to popatrz, to jest tak, jak Bóg miłujący, wszechmiłujący, może likwidować, niszczyć bezbronne narody w imię czego? W imię tego, że jeden naród chciał mieć wolną przestrzeń życiową? Niszczy wszystko, a zostawia jedną kurtyzanę. Dzieci, starców, wszystkich wyciąć każe? Gdzie jest jego dobroć? To nie jest logika. Ale to jako księga historyczna? Tak. Tylko wtedy, tak jak powiedziałem o tych trzech wyrazach, tylko trzech, a tam tych wyrazów jest innych na określenie tego najwyższego. Jak wtedy zrobisz rozdzielenie, że to, co jest JHWH, niekoniecznie jest synonimem Boga Najwyższego, tylko jako
na przykład syn Elohim, którzy są w liczbie mnogiej, a Adonai masz jeszcze jak gdyby stopień wyżej, no to wtedy, nie wiedząc o tym, z czym mamy do czynienia, robi się szatkownica, robi się bajzel. Jak to wytłumaczyć potem ludziom? A że zebrane jest to wszystko do jednego worka, określając to wszystko jako Bóg, no to jest wtedy problem. I wtedy problem jest następny w Nowym Testamencie, bo pojawia się Zbawiciel, który jest również Bogiem. I wtedy robi się jeszcze większy mirżmasz. Zamiast to wytłumaczyć, to zrobiono, że jest to tajemnica, nie? Ale to tylko dlatego, że na tym etapie rzeczywiście nie było jak tego nawet wytłumaczyć, a pewne siły, które za tym stały, być może nie chciały, żeby to wytłumaczyć. Ale z tego, co wiem, to jest tak, że Chrystus urodził się tu jako człowiek, ale Chrystus jest Bogiem. I to ojciec powtarzał mi wielokrotnie. Pamiętaj, ktokolwiek i cokolwiek będzie ci mówił. Chrystus jest Bogiem. Być może być to nawet w opozycji do tego, co mówi Wiesiu. Wiesiu mówi, że on usłyszał troszkę to inaczej. Już tu jest pewien dysonans. Gdyby Wiesiu chciał to wytłumaczyć, to wytłumaczy. Być może się odważy, bo skoro odważył się już ujawnić swoje imię, to być może wiele by na ten temat powiedział. Mnie ojciec powiedział wyraźnie wiele razy. Pamiętaj, obojętne, cokolwiek, ktokolwiek będzie mówił, Chrystus jest Bogiem. Tak samo jak mówił, że Kościół jest chrystusowy, powtarzał to wielokrotnie. Tak samo o śmierci na krzyżu. Więc ja to traktuję jako taką bazę, taką podstawę. Natomiast nie rozmawiałem z ojcem na temat Starego Testamentu. Nie zadawałem takich pytań. Dla mnie wydawało się jasne, ale to mówię dla mnie, że coś tutaj nie pasuje i wtedy nie wiedziałem, że to nie są synonimy. Więc mnie to nie pasowało, ale to jest, mówię, moje osobiste zdanie, więc żeby nie było tak, że to są słowa ojca, bo to bym chciał też rozgraniczyć. Tak samo jak rozmawialiśmy, mówiłem wtedy o planetach tronowych. Ojciec nie użył określenia planety tronowe. Ja użyłem tego określenia, żeby przybliżyć to bardziej. Teraz, wiedząc to, co teraz wiem, wygląda na to, że to moje określenie było dosyć trafne i że tak to mniej więcej funkcjonuje. Tak samo jak próbując określić kształt tej planety tronowej, tej planety matki, matki nas i matki Boga, bo przez jej ciało przyszedł on tutaj na Ziemię. A równocześnie, i to jest dosyć też, jest dosyć skomplikowane, bo skomplikowane w wytłumaczeniu tego, ale i w pojęciu też. Jak planeta, jak ten wielki, potężny anioł mógł zostać człowiekiem, a jednak. Ale tu jest troszkę podobnie jak my. Mając ciało, nie jesteśmy tym ciałem. Umieramy i nasze ciało rozkłada się, wraca, można powiedzieć, do matki, bo z niej zostało zbudowane, z jej atomów, z jej struktur, z jej energii czerpało i czerpie. Potem ono się rozsypuje, ale ten duch, ta nasza dusza, ten nasz prawdziwy byt, on jest. I on jest w niej. Dlatego ojciec powiedział, że ciebie i cały twój Nazaret umieściłem w przenajświętszym sercu Matki Zbawiciela. Wtedy jak go zapytałem, że chyba nie masz na myśli tą z obrazku, uśmiechnął się i mówił, no pewnie, że nie. Więc na podstawie takich rzeczy moja dedukcja spowodowała, że powiedziałem to, co powiedziałem. To, co wiem teraz, wygląda na to, że tutaj nie myliłem się albo niewiele się myliłem. Być może ktoś inny użyłby innych sformułowań, innych określeń na to. Ja użyłem takich. Ważna rzecz jest taka, tak sobie myślałem, bo wczoraj sobie myślałem, o czym powiem. Chcę powiedzieć o zmiennokształtnych. To właśnie ja chciałem teraz zadać ci to pytanie, a mianowicie dlaczego my jako ludzie, nie wiem, nie wypracowaliśmy sobie albo zostaliśmy pozbawieni organu czy czujnika, który nie potrafi dojrzeć tego w sposób taki fizyczny jak nasze zmysły? Niektórzy potrafią.
No właśnie, niektórzy potrafią, owszem. Tak, pytanie, czy potrafią. Im zostało to przywrócone, czy to ich dusza posiada tego typu czujnik? Wiem, że gdy rodzimy się tutaj, tracimy pamięć. Jesteśmy jej całkowicie pozbawiani i to jest warunek naszego urodzenia tutaj. Nawet Bóg został, gdy rodził się człowiekiem, został pozbawiony swojej pamięci o swojej boskości. My tak samo. Ale pewne sytuacje mogą spowodować pobudzenie, jak gdyby odtworzenie połączeń ze strefą pamięci. To tak by wyglądało, ale to jest moje też gdybanie. Wyglądałoby to tak, jakby nasza pamięć nie była w naszym mózgu, ani nawet w naszym umyśle, tylko była gdzieś poza, była w jakiejś innej strefie, do której, jeżeli znajdziemy odpowiednie, w cudzysłowie, kabelki, możemy się do tego podłączyć. Owszem, ryzyko jest takie, czy podłączamy się do naszego rezerwuaru pamięci. Bo jest takie ryzyko. I jeżeli na przykład w moim przypadku, jako małego dziecka, gdzie zostałem porażony prądem, palce mam spalone, jeden, drugi, do tej pory blizny, to wiem, że wielu innych ludzi miało podobne sytuacje. Uderzenie albo piorunu, albo prąd, albo jakaś inna sprawa związana z napięciem elektrycznym spowodowała pewne zaburzenia albo w percepcji, albo jego zaburzenia, albo nagle odblokowały się pewne cechy, wróciły pewne wizje, pewne obrazy, tak jakby wróciła pamięć. Być może w moim przypadku jeszcze doszła sprawa z tymi ormusami, z irydem, rutenem i te substancje wysokospinowe, które dwie fiolki tego po prostu spożyłem. Być może tak. Być może jeszcze jakiś inny czynnik to spowodował. Tego nie wiem. Ale tak się rzeczywiście stało. Pytasz, dlaczego z tymi zmiennokształtnymi i dlaczego tak jest. Dlaczego tego nie postrzegamy? Niektórzy postrzegają. I u tych, których znam, którzy to postrzegają, też miały miejsce w ich życiu pewne dziwne sytuacje. Potem oni zaczęli to widzieć. Oni ich widzą, oni ich rozpoznają. Mógłbym ci też przytoczyć przykład pewnej osoby, nie zdradzę ani płci, ani rejonu, która do mnie zadzwoniła. Miałem oddzwonić i do tej osoby. Tak się złożyło, że w telefonie skasowałem i w mailu, i w telefonie, więc jeżeli ta osoba słyszy, to ja jeszcze spróbuję w inny sposób znaleźć telefon i oddzwonić, bo obiecałem. I dziękuję tej osobie, ona będzie wiedzieć, kto to jest. Dziękuję za przesyłkę również, którą dostałem. Piękna przesyłka. Nie będę mówił nawet co, bo to mogłoby naprowadzić na tą osobę. Ta osoba w swojej pracy miała do czynienia, była świadkiem zmiany kształtu. Była świadkiem, gdzie jedna z osób, które ona znała, na jej oczach zmieniły się. Było jej ciężko uporać się z tym, dlatego skontaktowała, znaczy nie dlatego ze mną się skontaktowała. Ona uporała się z tym, ale po wielu różnych sesjach terapeutycznych, między innymi też egzorcystycznych, trudno powiedzieć, że to jest sesja egzorcystyczna, żeby też ktoś tego nie odebrał w ten sposób. Uporała się z tym i gdy wysłuchała, co ja mówię o zmiennokształtnych, o jakichś dziwnych innych rzeczach, postanowiła zadzwonić. Rozmawialiśmy dosyć długo. Wiem, że w tamtym rejonie jest osoba, która się tym zajmuje, tym tematem. I tamta osoba też prosiła mnie o kontakt do tej osoby. Nie podałem tego kontaktu, nie podałem żadnych bliższych danych. Ale okazuje się, że z tego samego rejonu jest więcej tam przypadków tego typu. Tak, 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 tak. Ja też akurat wiem o tym rejonie i wiem o... Ale tak. Poza Polską również bardzo dużo w Anglii. Tak, to są tak jakby miejsca. Tak, i z tym, że tamto miejsce ma jeszcze taką dziwną konotację. Spotkałem się z tym ponad 2 lata temu, zupełnie na innej płaszczyźnie, nie telefonicznej, ale spotkałem się, gdzie osoba, której babcia mieszkała w tamtym właśnie rejonie, wiedziała o pewnych rzeczach, które tam się dzieją i miało to związek z pewną studnią, z pewnym podwórkiem.
Więc było dla mnie zaskoczenie, bo zresztą tamta osoba musiała uciekać z Polski, emigrować. Emigrować za chlebem, ale nie tylko za chlebem. Ona nie mogła w tym miejscu dłużej żyć, wytrzymać. Ona jest cały czas na emigracji, tamta osoba. I to jest to samo miejsce. Znaczy ten sam rejon, to może być różnica 5-10 kilometrów w promień. Ale tak mówię, mniej więcej, bo tam jest mniejsza różnica niż te 10 kilometrów. I tym rejonem był też zainteresowany pewien pan, który ma swoich uczniów. Pan, który zajmuje się sztukami tajemnymi, który jest obserwatorem na Europę. Ma swoją szkołę, swoich uczniów. Uczniowie rozsiani po całym kraju też bardzo się interesowali tym miejscem. Dobra, Sławek, ale... Nie chciałbym też za dużo, wiesz, mówić, ale pewne osoby mogą pewne rzeczy powiązać, połączyć pewne fakty, więc... Konkretnie, co oni od nas chcą? Siły. Zmiennokształtne. Siły i moc. Mają problem ze swoimi bateryjkami i posługują się naszymi. Ale to nie jest tak, że oni... Trzeba powiedzieć, że nie wszyscy żywią się materią, tak? Niektórzy żywią się i tym, i tym. Tak. Niektórzy żywią się energią. To, że... Ale też jest sprawa nie tylko, że to jest pożywienie energetyczne. To tak jak niektórzy z nas zażywają opium, haszysz, czy wąchają trawę, czy kleje na przykład. Nie? Weźmie worek z butaprenem i też on się tym nie żywi, ale on to jest mu potrzebne, niezbędne wręcz do życia, tak jak jedzenie. Kromkę chleba, chociaż jest głodny, odda, żeby tego skręta zapalić. Tu jest troszkę też podobnie. Ale tak jak wspomniałem, nie wiem, w której części, jest tam pewnego typu rewolta. Oni chcą od tego odchodzić. To już nie jest tak, że wszyscy oni nas będą męczyć i tak dalej, i tak dalej. Mają alternatywę, więc nie muszą tego robić. I to się dzieje. Nam wydaje się, że my, ludzkość, jesteśmy tacy wspaniali, tacy piękni. Oni też są piękni. Nie wszyscy, tak jak i u nas. Z tym, że u nich różnorodność jest troszkę nawet jeszcze większa niż u nas. Więc wsadzenie wszystkich ich do jednego worka, na zasadzie my was potępiamy, bo wy nas zjadacie, bo wy nas wysysacie z nas różne tam soki witalne czy energetyczne. No my możemy się zregenerować. Oni niestety nie. Mało tego. U nas, w tych naszych bytach, jest to światełko, które całe czasy ma ten zasilacz energetyczny od najwyższego. U nich to niestety nie funkcjonuje. Pod tym względem z jednej strony jesteśmy dla nich jak gdyby dużo niższy stopień ewolucji, wręcz jak prymitywne stworzenia, a z drugiej strony one wiedzą, że to w nas drzemie coś, co jest dla nich nieokreślone, nieokiełznalne, nieprzewidywalne nawet. I to jest tak, jakbyśmy widzieli kota, który jest przewidywalny, jest stworzeniem szybkim, ale panujemy nad nim. Możemy go tak socjotechnicznie zagonić do koszyka, nauczyć go jeść, nauczyć go drapać, załatwiać się do kuwety, możemy z nim praktycznie zrobić wszystko, unicestwić, zabić. Ale wiemy, że ten kot miałby coś, czego my nie mamy. Że jak go zabijemy, to on urodzi się, to coś z niego odczepi się z tym zasilaniem i wejdzie gdzie indziej. Albo w ogóle tu nie zejdzie. I zaczynamy mieć taki szacunek dziwny dla tego kota. Ten kot tego nie ma, ale ja daję takie porównanie. Bo to na obecną chwilę wydaje mi się, że jest to dosyć w miarę trafne porównanie. I chodzi o to, że ja w tych pierwszych wypowiedziach na ten temat, ja byłem dosyć mocno przestraszony tą całą sytuacją. Ja wręcz się bałem, że co oni z nami mogą zrobić. Bo wtedy nie wiedziałem, w jaki sposób przed tym się można bardzo łatwo chronić. Dla jednych to jest bardzo łatwe, to jest takie pstryknięcie, a drudzy nie mogą tego się nauczyć. Dla drugich jest to tak trudne, że wręcz prawie niemożliwe do przeskoczenia. Wspomniałem w którymś z tych moich wypowiedzi, jak się to robi, że to jest podniesienie frekwencji serca, taki skok w górę. Musisz jeszcze przytoczyć tą modlitwę, która w sumie nigdy nie została wypowiedziana, tak? A ludzie się pytają, co to jest za modlitwa i jak brzmi ta sentencja. To jest modlitwa, która wywodzi się z czasów narodu wybranego żydowskiego. Ona jest nawet cytowana chyba na stronie 132
132, jak to się nazywa? Musiałbym sprawdzić. W każdym razie jest taka, Jezus z Nazaretu chyba się nazywa dokładnie, taki jest tytuł tej książki. Napisał ją człowiek, który był Żydem, ale został chrześcijaninem. I dziwna sprawa jest, bo ja powiedziałem gdzieś na Facebooku, przytoczyłem tą modlitwę. Podzieliłem się, bo ludzie chcieli wiedzieć. I na drugi albo trzeci dzień dostałem od jednej osoby, przyniosła mi książkę z otwartą, że ona akurat ją czyta po wielu latach i mówi, przecież tam jest ta modlitwa. Prawie w tej samej formie. Tam forma troszkę była zmieniona, ale to była ta modlitwa, to była ta baza, z której to było wzięte. I dla mnie to było takie zaskoczenie dziwne, bo po pierwsze, ta osoba tą książkę znała od dziesiątek lat. Przyniosła mi ją na drugi dzień, pierwszy albo drugi dzień po tym, jak ja jej powiedziałem też o tej modlitwie. I w tym samym czasie wchodzi jej i czyta książkę, przecież ta osoba czyta setki książek. I nagle otwiera i czyta tą modlitwę, którą ja ją dzień czy dwa wcześniej jej przekazałem. No więc to jest taki dziwny, oczywiście, zbieg okoliczności w cudzysłowie. Więc to jest modlitwa o wstawiennictwo. To nawet nie tyle można powiedzieć modlitwa, co prośba, pokorna prośba o wsparcie, o pomoc. Tak jak prosi się o obronę, złodzieje napadają na nasz dom, dzwoni się na pogotowie, na policję. Panowie, bardzo proszę, przyjedźcie. Jak powiemy, przyjeżdżajcie szybko, bo ten, to oni będą, przyjadą, ale nie tak szybko. Ale jak się grzecznie powie, panowie, wygląda na to, no bardzo was proszę, to chyba sprawa jest życia i śmierci. Przyjadą chłopaki szybciej, nie będą się ociągać, bo wiedzą, że jest sprawa poważna. To tutaj mniej więcej podobnie. I to jest prośba czterech archaniołów o obstawę z prawej, z lewej, z przodu, z tyłu. Niech po mojej prawicy stanie święty Michał Archanioł, po mojej lewicy niech stanie święty Archanioł Gabriel, przede mną, i tu są dwie wersje, a za mną święty Archanioł Rafał, a nade mną i pode mną obecność Boga Najwyższego w Trójcy Jedynego. Tak to brzmi. Dlaczego mówię, że przede mną są tu dwie wersje? Jedna jest wersja taka, gdy mamy poważne problemy, gdy coś się z nami dzieje, takiego, gdzie nie możemy sobie poradzić i czujemy, że czujemy ingerencję zewnętrzną w naszą strefę życia, w naszą psychikę, w naszą podświadomość, czy w nasze życie nawet fizyczne. Wtedy jest prośba taka mocna, ale nie będę tego mówił tutaj na publicznie, natomiast ta wersja normalna jest prośba, stawia się swojego anioła stróża. To jest ta popularna... A dlaczego nie chcesz powiedzieć publicznie o Urielu? Ja to powiem. No to powiedziałeś już. Serafina Uriela. Serafin Uriel. Kim on był? Kim on jest?